I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Listę 5 najbogatszych raperów otwiera 50 Cent, właściwie Curtis James Jackson III. Jego majątek szacowany jest na 125 milionów dolarów. Po trudnym dzieciństwie i odsiadce w zakładzie karnym, gdzie przyjął pseudonim 50 Cent, Curtis w 1996 roku zaczął tworzyć muzykę. Dorobił się głównie na muzyce oraz sprzedaży produktów z jego wizerunkiem. Sprzedał również prawa do rozlewania napoju witaminowego koncernowi Coca-Cola. Dodatkowo 50 Cent zaprezentował bezprzewodowe słuchawki własnego projektu, model o nazwie Slick oraz napój energetyczny sygnowany własnym nazwiskiem, Street King. Dochód ze sprzedaży napoju przeznaczony jest na rzecz dożywiania biednej ludności w Afryce. Miejsce czwarte. Zajął Brian Birdman Williams. Jego fortuna wyliczana jest na około 150 milionów dolarów. Pochodzi z zarobków, jakie przynosi wytwórnia Cash Money Records. Założona w 1991 roku, wraz z bratem Ronaldem, ma pod swoimi skrzydłami takie gwiazdy jak Bow Wow, Busta Rhymes, Drake, Lil Wayne, Limp Bizkit czy Nicki Minaj. Chcąc zdywersyfikować swoje wpływy, wprowadza na rynek markę odzieżową oraz spirytusową. Miejsce trzecie, Andre Dr. Dre Young. Hip-hopowy ojciec chrzestny. Jego majątek wyceniany jest na 350 milionów dolarów. Swoją fortunę budował od niedawna. A dokładnie od 2009 roku, kiedy to zaczął sprzedawać słuchawki sygnowane jego pseudonimem. W 2011 roku sprzedał 51% udziałów w marce Beats Electronics za 300 milionów dolarów. Wkrótce jednak odkupił połowę tych akcji. Jego udział w sprzedaży szacowany jest na 66%. Miejsce drugie, Sean Jace i Carter zgromadził majątek wart 475 milionów dolarów. Najwięcej zarobił na sprzedaży ubrań swojej marki odzieżowej Rockaver, 204 miliony, oraz na kontrakcie z firmą organizującą koncerty Live Nation, 150 milionów. Sean nadal ma udziały w Rock Nation jako producent i wydawca muzyki. W Carlos Dauter, firmie kosmetycznej, a także w drużynie NBA Brooklyn Nets, oraz w hali, w której ekipa rozgrywa mecze, Barclays Center. Na tym nie koniec. Sean współpracuje m.in. z Reebokiem, Duracellem, Budweiserem i Bacardi. Prawdziwy American Dream, od dealera do milionera. Na szczycie listy najbogatszych raperów znalazł się Sean Diddy Combs, zwany niegdyś jako Puff Daddy. Ma on fortunę wartą 580 milionów dolarów. To gość, który naprawdę nam imponuje, pije wódkę i jeszcze na niej zarabia. Dzięki kontraktowi z firmą Diago, która jest producentem wódki Ciros, Diddy inkasuje co roku 8-cyfrową kwotę w dolarach. Gdyby firma została sprzedana, raper dostanie kilkaset milionów, na wypadek, gdyby nowi właściciele nie chcieli tak drogiego ambasadora. Jednak marka radzi sobie świetnie i jej wartość rośnie. Zatem najbogatszy raper może zająć się wydawaniem kasy oraz spijaniem śmietanki z intratnego kontraktu. Sean Combs nadal posiada wytwórnię Bad Boy Records, jednak i bez niej mógłby utrzymywać się na szczycie listy. Be like me when he's grown. Shit, but I ain't finished grown.